Teraz się włączyć. Przeprowadzę ten klub jej, ale naprawdę przegiąłeś pałę. No, ja nie wiem, jak można komuś w ogóle kazać mówić takie straszne świństwa do telefonu, nagrywać takie rzeczy, to jest po prostu okropne. Jesteś chory psychicznie, powinieneś się leczyć. Ja myślałam, że jesteś normalny, ale nawet żałuję, że byłam na tych... No właśnie mi się rozładował komputer, laptop, ale generalnie no, wszyscy mówią, że to jest ona. Widzę, że też piszecie, że to ona, także naprawdę nie jest to fajne i w ogóle strasznie się dziwię, że jakby osoby uciekają ode mnie, w sensie mi na tych follow nie zależy, więc naprawdę już to zawsze mówiłem i będę to powtarzać, że strasznie dziękuję za każdą obserwację i to dla mnie naprawdę wiele znaczy, ale strasznie nie rozumiem osób, które były u mnie albo nawet mnie nie obserwowały, naprawdę nie chodzi tutaj o te obserwacje, ale nie rozumiem osób, które jakby widzą u mnie na sucho fakty, widzą to, co ta kobieta odpieprza. Ja też jestem w stanie podawać artykuły, do których mogę nawiązać, jeśli chodzi o łamanie prawa z jej strony. I ci ludzie wszyscy to widzą, a mimo tego wracają do tej śmiesznej Klaudii, która nazywa was Judaszami, która w ogóle na live'ach, rozumiecie, komentarz, który przypina się na live'ie, to powinny być jakieś ważne informacje, a ona przypina to, że macie mi zabrać follow na tej zasadzie, rozumiecie? Dlatego dla mnie to jest po prostu porażka. I generalnie jest jeszcze dużo rzeczy, ale na bieżąco rozmawiam z moimi rodzicami i ze znajomymi, z przyjaciółmi. Mam też w rodzinie prawników, więc wiem, co mogę mówić, a co nie. Z tego, co wiem, to o propozycjach seksualnych nie mogę rozmawiać publicznie, ale postaram się dowiedzieć, jak to wygląda i jeśli będę mógł chociaż cokolwiek powiedzieć, to na pewno wam powiem, bo takie coś też było.